Proszę Państwa, kolejny temat niewyczerpany, ale rozpoczęty. Bardzo ważny punkt w tej chwili nastąpi, a mianowicie chcemy przyjąć taką uchwałę, właśnie wniosek skierowany do władz miasta Gołdapi, konkretnie burmistrza oraz Rady Gminy Gołdap obecnej w związku z wiatrakami, które na terenie gminy Gołdap się znajdują. Jak to będzie wyglądało? Ja przeanalizuję z Państwem, przeczytam ten dokument. Jeżeli ktoś będzie miał do tego dokumentu jakieś istotne poprawki, załóżmy, to wtedy jest ten czas, żeby te poprawki wnieść, ale też z góry jakby też proszę o to, żeby jakby, jeżeli to są mało istotne poprawki, jakby nie istotne rzeczy omijające, to sobie, żeby w tej chwili może jakby darować, bo procedura będzie taka, że później to musimy wspólnie przegłosować. Jeżeli większość z nas jakby przyjmie, załóżmy te uchwały, to wtedy one jakby opuszczą tą salę konferencyjną. Czytamy. Proszę Państwa, czyli tak, uczestnicy konferencji Cała Prawda o Wiatrakach, która odbyła się w Gołdapi w dniu 10 listopada, składają formalny wniosek do Rady Miejskiej w Gołdapi i władz gminy Gołdap o rozpoczęcie prowadzenia na terenie gminy Gołdap zintegrowanych działań osłonowych na rzecz osób zamieszkałych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, jak również podjęcie inicjatyw, które zabezpieczą na przyszłość mieszkańców gminy przed zbyt bliskim lokalizowaniem elektrowni wiatrowych od ich domów. W szczególności wnioskujemy o punkt pierwszy. Rozpoczęcie prowadzenia systematycznego, stałego monitoringu zdrowia osób na stałe zamieszkałych w promieniu do 3 km od najbliższej elektrowni wiatrowej. Działania te powinny dotyczyć wszystkich mieszkańców tej strefy ze szczególnym uwzględnieniem badań neurologicznych i psychologicznych, prenatalnych oraz grup zaliczanych do szczególnego ryzyka oddziaływania fal wiatrowych, m.in. osób posiadających rozróżniki serca, chorujących na epilepsję, autyzm. Badania powinna przeprowadzić wyspecjalizowana do tego placówka, na przykład uczelnia medyczna. I, co jest bardzo ważne, działania te powinny być finansowane z dochodów gminy związanych z energetyką wiatrową. Dwa słowa komentarza. Gmina Gołdap stwierdziła, mam pismo podpisane przez wójta gminy, że nie odebrano jej żadnej subwencji i corocznie gmina Gołdap zarabia 1 800 000 zł z tytułu tego, że w waszych miejscowościach między innymi stoją wiatraki. W związku z tym uznajemy to za pewną logikę działania i tą logikę kierujemy do obecnych radnych, żeby jeżeli tak jest, to część tych funduszy powinna trafić po prostu do tych najbardziej poszkodowanych. To jest pierwszy wniosek, czyli żeby zacząć się w końcu, bo jak Państwo sami widzicie, myślę, każdy to się na tym złapie, że tak szczerze mówiąc czasami cierpi na różnego rodzaju choroby, ale on nie jest w stanie powiązać tego, bo nie mamy takiej wiedzy jak profesor Jurkiewicz między innymi, że to jest wpływem są wiatraki. W związku z tym nie wolno liczyć na to, że będziemy czekać. Może się nikt nie zgłosi chory. To nie o to chodzi. Nie na tym polega jakby powiedzmy no, gospodarskie postępowanie. Tylko chodzi o to, że teraz trzeba po prostu na stałe monitorować stan tego zdrowia. Czyli to jest pierwszy punkt. Punkt drugi. Stworzenie w Gołdapi specjalistycznej placówki medycznej zajmującej się diagnozowaniem i leczeniem negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych lokalizacją farm wiatrowych. Konsultacja z zakresu działań tej placówki powinna być uzgodniona z właściwym ośrodkiem medycznym, który wcześniej dokonał monitoringu zdrowia mieszkańców. Elementem działań tego ośrodka powinna być edukacja zdrowotna związana z oddziaływaniem na zdrowie ludzkie elektrowni wiatrowej. Placówka, znowu, powinna być finansowana z dochodów gminy uzyskanych z inwestycji związanych z energetyką wiatrową. I teraz tak, konsekwencja. Jeżeli zaczniemy regularnie badać ludzi, którzy mieszkają w promieniu 3 km, jeżeli te badania, zrobi to na przykład, wynikną, że rzeczywiście jest problem zdrowotny, to logicznie rzecz biorąc, a gmina ma na to pieniądze, poza tym zarabia. Nie powinno być tak, że na przykład dla kogoś, dla Kowalskiego, jak ja wskażę, ty masz kłopoty neurologiczne. I co? Ten Kowalski co? Pojedzie do specjalisty do Olsztyna, tak? Zapisze się i za rok czasu być może będzie przyjęty. Nie. Skoro, że się tak wydarzy, że naważyło się piwa, trzeba być konsekwentny.
Powinna tu być taka placówka i specjaliści od danych chorób powinni być tu w Gołdapi, żeby po prostu ludzie, powiedzmy, nie musieli szukać wiatru jakby w polu. Punkt trzeci. Utworzenie funduszu celowego i gromadzenie na nim środków na poczet wypłacenia osobom zamieszkałym w promieniu do 3 km od wiatraków odszkodowań z tytułu obniżenia wartości gruntów i nieruchomości. Fundusze na ten cel powinny pochodzić z dochodów gminy uzyskanych z inwestycji związanych z energetyką wiatrową. I znowu to, no czas zacząć wypłacać odszkodowanie. I to naszym zdaniem to nie powinno być tak, że po prostu ci właściciele po prostu będą się po sądach popijać. Jeżeli jest, w tej gminie są, powiedzmy, odpowiedzialni gospodarze, to oni ten proces można by zorganizować. Oczywiście też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że każdy oddzielnie. Trzeba by się zebrać jakoś do kupy. Po to też jest radca prawny, który mógłby reprezentować taką grupę i w każdym razie można by doprowadzić do... Będzie to precedens w kraju, oczywiście, ale po prostu no, kiedyś to musi nastąpić. Im uważam szybciej, tym lepiej. Punkt czwarty. Rzetelne informowanie wszystkich mieszkańców na temat nowych inwestycji związanych z budową farm wiatrowych. Co się, proszę Państwa, okazuje? Że nikt nie wie w ogóle o planach. Gdy my wyciągnęliśmy te dane, mowa o 74 wiatrakach, to wszyscy po prostu zrobili wielkie oczy. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że takie plany są prowadzone. W związku z tym uważamy, że trzeba zmienić metodę działania, i te działania powinny odbywać się poprzez organizowanie spotkań informacyjnych we wszystkich miejscowościach, w pobliżu których mają powstawać nowe elektrownie wiatrowe. Naczelną zasadą tych spotkań powinno być obligatoryjne zapewnienie udziału w tym ekspertów niezależnych od przedstawicieli inwestorów. Czyli czas zacząć po prostu takie gospodarskie działanie. Jeżeli chcemy w jakiejś wsi czy koło niej budować nowe wiatraki, to w każdej w tej wsi jest mnóstwo urzędników, którym po prostu do tego jest dostosowany. W każdym razie trzeba zrobić spotkanie informacyjne. Być może takich prelegentów jak tutaj, z różnych dziedzin ciągle i to niezależnych. Właśnie takich, którzy po prostu nie mają w tym żadnego interesu. I takie spotkania powinny, i taka procedura powinna naszym zdaniem zacząć w Gołdapi obowiązywać. A być może z Gołdapi wezmą przykład inne gminy. Kolejny punkt. Spowodowanie ograniczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na odcinkach dróg publicznych, w pobliżu których znajdują się wiatraki usytuowane w odległości do 1 km. Tu troszeczkę moi przedmówcy mnie jakby... rozumiecie Państwo, że też te wykłady wcześniejsze, one miały jakby dać odpowiedź nam na to, że właśnie takie wnioski powinniśmy tu skonstruować. Rzeczywiście są, jak się idzie do Olecka, jest kilka wiatraków, to jest tutaj bardzo blisko drogi i teraz nie daj Bóg, że coś się urwie z tych wiatraków, albo że będą one miały wpływ na mieszkańców. No ja jestem tutaj takim żywym przykładem. Wraz z małżonką mieliśmy w zeszłym roku wypadek samochodowy polegający na tym, że niedaleko wsi Wronki po prostu jest naprzeciwka jadący samochód ciężarowy, pełen żwiru. Kierowca dostał ataku epilepsji. I po prostu zjechał na nasz tor i cudem uniknęliśmy śmierci. Oczywiście ja dzisiaj nie mogę udowodnić, że to jest z powodu tego, że blisko były wiatraki, ale już wiem, że wiatraki mogą mieć na to wpływ. Bo też jest na tej zasadzie, że ja wychodzę z takiego założenia. Mnie szczerze mówiąc, ja też jestem działaczem społecznym, mnie szczerze mówiąc nie interesują przepisy. Na chłopski rozum. Przepisy to mogą być gdzieś tam w skali kraju, tak, ale w sensie rozumowania takiego lokalnego, bo gmina jest taką większą rodziną, nie? Można ją przyznać do rodziny. Ja jestem ojcem dwójkę dzieci. Jeżeli coś mi ktoś powie, że coś może mieć wpływ złego na te dzieci, to ja się nie zastanawiam, czy na to są przepisy, czy nie. Ja po prostu te dzieci będę ratował. W związku z tym mam takie wrażenie, że załóżmy radni, czy też władze miasta, to są też naszymi takimi ojcami. W związku z tym, nawet jeżeli nie mówią o tym, ja wiem, że mówię idealistycznie, ale czemu nie zacząć tak myśleć? Jeżeli jest jakieś zagrożenie, jeżeli się mówi o tym, że na przykład może mieć wpływ na rozruszniki serca, to nie szukajmy, nie udowadniajmy, że na pewno nie ma, tylko sprawdźmy od razu, żeby mieć czyste sumienie. Czy rzeczywiście na przykład w miejscowości Suczkach nie ma kogoś, kto ma rozrusznik serca? To trzeba sprawdzić. A jeżeli tak jest,
to zacznijmy to monitorować. Na wszelki wypadek, żeby nie doszło do jakichś nieszczęść. Dalej, w związku z tym wniosek dotyczący tych dróg. Punkt piąty. I informowanie turystów i kuracjuszy przejeżdżających na teren gminy Godem o znajdujących się tam farmach wiatrowych. Ja już o turystach mówiłem, ale mamy tu sanatorium. Ludzie przyjeżdżają tu w dobrej mierze, żeby się leczyć. Przyjeżdżają też bardzo chorzy. Przyjeżdżają też ludzie z zastawkami serca, z rozrusznikami. Przyjeżdżają chorzy na epilepsję, na pewno, po prostu, nie? W związku z tym, czy nie jest logiczne ich o tym powiadomić? Oczywiście z punktu widzenia biznesowego, wszyscy mówią, nie mówmy im, bo mniej zarobimy. No to, ale załóżmy Państwo, co to jest za myślenie? Do czego ono prowadzi? I co, jak ktoś przyjedzie, umrze, mówiąc wprost, to co, będziemy mieli takie czyste sumienie, że mu nie powiedzieliśmy, ale na nim zarobiliśmy? Nie, ale w związku z tym logika powinna być taka, że jeśli chodzi o turystów, bo to jest rynek, który znam, proszę mi wiedzieć, że lepiej turystom wcześniej powiedzieć, co ich tutaj może wiatraki, niż im o tym nie powiedzieć. Bo jeżeli on przyjedzie, będzie zdegustowany, to on 100 następnym to powie i 100 następnych do nas nie przyjedzie. Lepiej być fair i na tym się więcej zaoszczędzić. I punkt ostatni, strasznie ważny, może z tych wszystkich najważniejszy. Ustalenie takich lokalnych standardów prawnych, a takie standardy to może być, że już w wielu miejscowościach są podjęte. Ostatnio mamy jakąś gminę zachodniego Pomorskiego, że radni dokładnie taką uchwałę podjęli, że na terenie gminy nie może być wiatraków mniej niż 2000 metrów od siedlisk ludzkich. I my proponujemy dokładnie to samo, żeby zaczęły w tej gminie obowiązywać takie standardy, żeby nie wolno było następnych wiatraków stawiać mniej niż 3000 metrów od zamieszkałych siedlisk ludzkich. I teraz pytanie do Państwa. Wszyscy nie będziemy Państwa zmuszali do podpisania tego dokumentu. Ja myślę, że po prostu organizatorzy, czyli te kilka stowarzyszeń, które tutaj wspólnie zorganizowaliśmy tę konferencję, po tym spotkaniu spotkamy się w sali tej baletowej, żeby chwilę podsumować może te spotkanie między sobą i my w imieniu tych z Państwa, którzy się zgodzą poprzeć ten wniosek, jakby podpiszemy ten dokument. Ale póki jakby zarządzę głosowanie w tej sprawie, to chcę Państwa się zapytać, czy może coś w tym dokumencie zmienić? Tak? Proszę. Dzień dobry, Marcin Przystawski, radny Rady Miejskiej w Gołdapi. Ja mam taką propozycję. Nie wiem, czy koniecznie, czy dobrym rozwiązaniem jest proponowanie dla gminy źródła finansowania, bo idąc takim tokiem, jeżeli gmina by zdecydowała się na realizację któregoś z tych punktów, to może to zablokować dodatkowe środki, które na przykład można pozyskać z zewnątrz, tak? Bo jak tutaj mamy napisane, że sugerować, tak? Tak, żeby nie sugerować, bo na przykład wszystkie programy profilaktyczne mogą częściowo być finansowane. Znaczy ja odpowiem na to pytanie panu radnemu, że to jest tylko propozycja, a to wy podejmiecie uchwałę. W związku z tym my was nie zmuszamy. My nie jesteśmy w stanie zmusić radnych, to jest nasz wniosek, nie? A wy de facto podejmiecie. Natomiast my podpowiadamy, że te pieniądze już są. Nie? No tak, tylko. No, nie, bo bardzo często już wielokrotnie w wielu gminach zdarzyła się taka sytuacja, że ludzie chcieli to, ale nie ma na to pieniążku. Nie, te pieniążki są uczciwie, nie? I czy radni zechcą z tych czy z innych, to już jest nie nasza sprawa, że się tak wdraża. To podpowiadamy, jedno z rozwiązań. Jasne, no ja swoją. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? Tak? No tak, ale super, bardzo dobry wniosek. Muszę Państwu powiedzieć, że nasze myślenie nie było w podobnym kierunku i to bardzo dobrze, że to Pani powiedziała, a nie od nas. Dobrze, w związku z tym stawiam wniosek taki, że my zrobimy, tylko teraz, które gminy, bo wybaj, żebyśmy... Zapiszemy, dobrze? Zapiszemy. Czyli tak, gmina Wiżajny. Przerośl już stoją po prostu. Ale mogą być następne. Ale tak, okej, Przerośl, Wiżajny, Przerośl, Dubeninki.
A czy Dubeninki to jest... Aha, no okej, okay, Dubeninki. Banie Mazurskie. Filipów. I gmina Wieliczki. Dobrze. I gmina Wieliczki. Dobrze. I Kowale Oleckie. Dobrze. I Węgorz... Krasnopol. Dobra, gmina Krasnopol. Wydminę. Nie, 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 nie. Proszę Państwa, sugeruję tego, bo tu jest, żeby całe województwo podlaskie. Takie wnioski już są składane i tak samo w naszym województwie i w waszym są złożone do władz między innymi i tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Musimy to zadawać do rad gminy, dlatego że rada gminy na terenie województwa to jest trudna sprawa, ale rada gminy jutro może zrobić posiedzenie i jutro może te wnioski przyjąć. I nikim nie ma sprawy. I to jest powiat, szczerze mówiąc, nie ma nic do tego. Nie? Także tu, ale to adres, możemy zaadresować to do powiatu, ale oczywiście te gminy. Zapisaliśmy, rozumiem, te gminy. Przerosz, Biżajny, Jeleniewo, Dubeninki, Banie Mazurskie, Kowale Oleckie, Wydminy, Buńsk. Wieliczki, Buńsk. Wieliczki, Buńsk. Dobrze. Inne wnioski. Filipu! Wieliczki, Buńsk, Krasnopol. Odniesienia do stojących, tak? To dotyczy właśnie Gołdapi, dotyczy Przerośli, tak? Ale są takie gminy, w których są projektowane. To, żeby pan przyjadł tak, o zabezpieczenie środków, tak? Zabezpieczenie środków na dobrze. Okej. Okay. Przyjmuję to wniosek w sposób następujący, że ten wniosek do tych, gdzie już są, stoją i gdzie mają być, o tych wiemy, to tak będzie mniej więcej w takiej wersji. Natomiast rzeczywiście stworzymy modyfikację stylistyczną jakby do tego wniosku, żeby można je było, załóżmy, zastosować w tych gminach, gdzie wiatraki są projektowane. Tak rozumiem taki wniosek. Dobrze? Tak, słucham. Dobrze. Tak to zrobimy. Dobrze. Dobrze, do wiadomości będzie. Artur, zapisujesz wnioski, tak? Że wnioski, że do wiadomości te pisma władz powiatowych i wojewódzkich. Dobrze. Okej. Okay. Ale marszałek nie może zlecić tego tak gmin, nie? Nie, no. Nie może zlecić, ale żebym miał to na uwadze, bo marszałek województwa to nie tylko warmińsko-mazurskie, ale wszystkie wasze powie są zawiatrakami. Proszę Państwa, dobrze. Przyjęliśmy to jako wniosek, że to powiadamianie. Od razu jeszcze, że tu mam taką podpowiedź bardzo ważną, że być może ktoś z Państwa się nie podpisał na tych listach. One nie wymagają jakichś szczegółowych danych, ale żebyśmy wiedzieli, ile Państwa osób było i z jakich miejscowości. Także kto nie podpisał listy w obecności, to mam jeszcze prośbę, żeby to uzupełnić. Okej, okay. Czy są poza tymi wnioskami jeszcze jakieś wnioski? Czy na przykład, czy są jakieś istotne wnioski co do treści? Tak? To znaczy, ale taki był jeden z innych propozycji zapisu, ale to będzie, uznaliśmy, że to będzie w formie ogólnej lepsze, bo każda gmina ma inny system. Jeden to zrobi na stronie internetowej, drugi w broszurach i tak dalej. Nie wnikajmy, bo to są naprawdę każda gmina, każde jest inny system. Ważne, żeby dziś mogli o tym się wiedzieć. Na razie tego nie wnikajmy, bo jeżeli takie wnioski pójdą gdzieś dalej, to one będą wymagały uszczegółowienia. My sugeruję na tym etapie w szczegóły nie wchodzić. Ale moim zdaniem w ogóle trzeba wykreślić, bo nikt tu nie przyjedzie. Jak się prawdy dowiedzą, no kto to przyjdzie? No tak, ale to jest właśnie ten dylemat. To jest ten dylemat, nie? To nie dość, że już jest, to jeszcze nic nie zrobimy. A tak może ktoś zbłądzi. Zwróćmy uwagę na to, kuracjusze mają tak samo wybór przyjechania do sanatorium jak każdy z was. Czy nas. O tak może powiem. I jeśli będzie faktycznie wiadomość, bo to jest no, potwierdzanie nieprawdy, ale wiadomość musi być. To przecież kuracjusz, który będzie miał rozrusznik serca, to nie przyjedzie, bo odmówi usługi takie. A jak przyjedzie i będzie problem, to zaskarży na przykład wszystkich gminę czy i tak dalej, że po prostu o tym mu nie powiedziano na przykład. Ale trzeba patrzeć na rzeczy, przepraszam, z punktu
moralnego, tak? Tak. Mamy moralność jakąś, jesteśmy katolikami czy nie? To nawet nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, bo to jest jasne. Rozumiem. Tak? Że należy informować tak ludzi, jest. A nie poszukiwać. Ja muszę Państwu powiedzieć, oczywiście, bo ja jestem też przedstawicielem tej branży turystycznej i mnie to też będzie biło po kieszeniu, że tu mniej przyjedzie ludzi. Oczywiście, nie? A w ogóle jak powstaną te w baniach mazurskich, to do mnie i tak nikt nie przyjedzie, nie? Także ja to zdaję sobie z tego sprawę, ale jakby mamy to przez lata przećwiczone dwie sytuacje. Lepiej powiedzieć komuś prawdę, niż go oszukać, bo to w gruncie rzeczy ma większe konsekwencje. No. Czy jeszcze jakieś wnioski? Tak? O, skomplikowany tekst prawny. To wywłaszczenie nieruchomości. A tak. Tak. Rzeczywiście, ten przepis prawny mówi o tym. Tak samo, że w przypadku sprzedaży trzeba. To mam prośbę, żeby pani prawnik doprecyzowała tutaj ten zapis, dobrze? Z naszym redaktorem. Doha, tu była prośba o to, żebyś twoją uwagę przekazała jeszcze. Chodzi o to, że jeżeli państwa miejsca zamieszkania stały się niemożliwe do zamieszkiwania po lokalizacji wiatraków, to w terminie 5 lat od uchwalenia planu przysługuje państwu wniosek o zobowiązanie gminy do przejęcia tych nieruchomości za odszkodowanie. A w przypadku... To uwagę po aplauzie wprowadzamy oczywiście w zapis. Dobrze, a te wnioski, o których pani właśnie... Ale gmina nie wie kupi na. Ale na to są fundusze. Na to są fundusze, bo my żeśmy w gminie przeróż na przykład składaliśmy takie wnioski, jak robili teraz plan zagospodarowania przestrzennego. Po to się robi też oczywiście... Oszacowanie gospodarstwa. Musi być oszacowane gospodarstwo, na jakie koszty w zasadzie narażacie się. Rozumiem. To jest cały proces. To nie jest oczywiście łatwe. Okej. Okay. Proszę Państwa, sugeruję, że nie ma istotnych poprawek, ich jakby nie, na siłę nie wyszukiwać, dlatego że lepsze jest jakby w ogóle przyjęcie tego wniosku, niż go w ogóle nie przyjęcie. Tak myślę. Proszę Państwa, w związku z tym czas na głosowanie, proszę na razie nie opuszczać sali. Tak. Mam prośbę może Olga, Justyna i Marysia, dobrze, żebyście pomogli policzyć, załóżmy, bo musimy wszystkich wychwycić, czy jest większość. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem, oczywiście z tymi poprawkami, które mówiliśmy, tej uchwały wniosków końcowych po naszej konferencji? Proszę o podniesienie ręki. Proszę jedną rękę podnieść. Pan się pyta, za czym głosujemy? No, za przyjęciem tej propozycji plus poprawka, która została przedstawiona. Żeby to wpłynęło do gmin. No i oczywiście do tych innych gmin, z tym, że no oczywiście nie jesteśmy w stanie w tej chwili zredagować, ale to będzie podobny tekst, tylko dopasowany do gmin, gdzie nie ma wiatraków. A ja też. Dobrze. Czy można już? Proszę, kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Pan się wstrzymał? Czy śpi? Dobrze. Jedna osoba wstrzymująca. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciwna. Dziękuję. To brawa. Brawa. Proszę Państwa, ten wniosek, który wyjdzie z tej konferencji, to jest taka bardzo precedensalna w ogóle sytuacja w skali kraju. No i miejmy nadzieję, że będziemy mieli piękny precedens właśnie w Gołdapie. Proszę Państwa, czyli tak, jeszcze przypominam, przedstawiciele stowarzyszeń, które tutaj są na sali, i tych wszystkich okolicznych, bardzo proszę, żeby po zakończeniu naszego spotkania zgromadzić się tam w sali baletowej, celem między innymi podpisania tego dokumentu. I czas na wolne wnioski, dyskusje. Proszę bardzo.
jeżeli... Tak przechodząc, to widziałem niedawno to sanatorium budowaną w Bijalnie Wód. I tak policzyłem, ile stamtąd widać wiatraków. 12. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos jeszcze? To zapraszam. Jeżeli nie ma chętnych, to proszę Państwa, dziękuję bardzo za przybycie. Życzę nam wszystkim razem, żeby ta konferencja i ta wiedza, i ta energia, myślę bardzo pozytywna, która tutaj zaistniała, po prostu przyczyniła się do czegoś naprawdę, naprawdę dobrego. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, i tym prelegentom, którzy zechcieli poświęcić swój czas, bo nikt tutaj nikomu nie płacił. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować tą konferencję, od kucharzy po osoby, które zajmowały się organizacją, bezpieczeństwem i tak dalej. Dziękuję wszystkim i wszystkim im oczywiście nagrodzimy brawami. Proszę Państwa, jeszcze momencik. Ja chcę zaprosić, kto może przyjść. My organizujemy w Sławkach przed starostwem takie zgromadzenie. To jest w środę 14 o godzinie 11 stop przeciw wiatrakom. Jeżeli kto może, to bardzo zachęcam o uczestnictwo w tym zgromadzeniu. Bo to też będzie po raz pierwszy przed starostwem tym ziemskim. Dziękuję.